Chciałoby się powiedzieć, że w tej książce znalazłem się niemal jak Piłat w Kredo, dlatego że książka była już gotowa w dużej mierze, gdy chodzi o i pomysł, i zamysł, a także zasadniczą treść. Ja spotkałem się z propozycją ze strony Państwa, pani redaktor Iwony Szymala i pana redaktora Marka Macieja Zdziarskiego, by promować tę problematykę, a przez to także tę książkę, na terenie Łodzi i archidiecezji łódzkiej. Zapoznawszy się z treścią tej książki, nie miałem wątpliwości, że trzeba pochylić się nad nią i trzeba ją przyjąć i potraktować jako bardzo ważną pomoc dla naszego społeczeństwa, które znajduje się właśnie w takiej fazie, w jakiej się znajduje. To żadne odkrycie, ani żadna nowość, kiedy się powie, że nasze społeczeństwo, myślę tutaj głównie o polskim, chociaż pewno bardziej dramatycznie europejskim, się starzeje, przesuwa się, co bardzo piękne, długość statystyczna życia, czy to kobiet, czy mężczyzn, ale z drugiej strony jest coraz mniej dzieci. Wczorajsze informacje, które słyszałem w radiu, mówią, że na jedną rodzinę, dokładnie na jedną kobietę przypada statystycznie, dlatego troszkę to brzmi dziwnie i śmiesznie niekiedy, 1,3 dziecka. Nie ma prostej nawet zastępowalności pokoleń, co jawi się jako ogromne zagrożenie i dla narodu, ale także dla państwa polskiego. I to jest jakby jeden wymiar tego problemu, przed którym musimy z całą powagą wszyscy, całe społeczeństwo i państwo stanąć. A z drugiej strony przypomina się mi z dawnych, bardzo odległych czasów takie widowisko, które pojawiało się na deskach najważniejszych teatrów Polski w latach 60. Nie pamiętam, czy jeszcze 70., ale na pewno pamiętam, że główną rolę odgrywała taka legenda Teatru Polskiego, starsza pani wtedy, Mieczysława Cieklińska, a widowisko nosiło tytuł Drzewa umierają stojąc. Ten tytuł stał się bardzo nośny, taki trochę przysłowiowy w pewnym momencie w naszym życiu kulturowym Polski, przynajmniej tamtych lat, ale ku mojemu zdziwieniu rok temu słyszałem pewną parafrazę tego powiedzenia w odniesieniu do Łodzi. To miasto umiera stojąc. Ponieważ badania statystyczne, naukowe, z całą zimną obojętnością mówią, że nie za długo, bo w roku 2030 to miasto będzie miało 130 tysięcy mieszkańców mniej. Prawie 1/4, to brzmi katastrofalnie. To mówią statystyki. Miejmy nadzieję, że życie polityczne, troska gospodarzy tego miasta sprawi, że wymowa tych liczb nie będzie tak dramatyczna. Ale za nimi, za tymi liczbami, a przynajmniej za obecną sytuacją, kryją się na pewno wielkie problemy ludzkie, rodzin poszczególnych, generacji. Jako że ludziom starszym trzeba zapewnić opiekę i pomoc, jest to obowiązek, który spoczywa przede wszystkim na dzieciach. Kiedyś to uważano za coś bardzo oczywistego i naturalnego. Dzisiaj z wielu względów takie to oczywiste niestety nie jest. A to dlatego, że bardzo wiele rodzin jest po prostu rozbitych, niepełnych. Te więzi między rodzicami a dziećmi niekiedy są bardzo słabe. A niekiedy jest tak, że i tak, że przy najlepszej woli ze strony dzieci, by zapewnić swoim rodzicom właściwą opiekę i towarzyszyć im z miłością w tym ostatnim etapie ich życia, to jest przedsięwzięcie bardzo trudne. Chociażby dlatego, że praca nieraz pochłania całe dnie, gdy chodzi o dzieci, nie ma czasu na to, żeby jeszcze poświęcić coś z tego czasu dla rodziców.
jest jakiś obowiązek, żeby zapewnić godne warunki bytu dla siebie, dla swoich dzieci, czyli dla wnuków tych starszych państwa, ale też pozostaje właśnie konieczność, aby ci starsi czuli się ciągle osobami kochanymi i bliskimi dla swoich najbliższych. Jest zatem wiele, wiele trudnych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo polskie w ogólności, ale łódzkie czy archidiecezji łódzkiej w bardziej uchwytnym konkrecie. I dlatego w moim przekonaniu właśnie ta książka jest czymś niezwykle ważnym i pomocnym, aby budzić pewną świadomość społeczną, wskazywać pewne drogi rozwiązań, chociaż tutaj takich prostych recept nie ma, bo nie może być. Niemniej jednak budzenie samej wrażliwości społecznej, włączenie w to świadomości ludzi związanych z życiem Kościoła katolickiego, ale także i samorządowców i wszystkich innych, którzy czują się odpowiedzialni za kształt naszego życia społecznego, uważam za wielki wspólny obowiązek nas wszystkich. A książka ta, którą właśnie zawdzięczamy pracy pani redaktor Iwony Szymali i pana redaktora Macieja Zdziarskiego, na pewno może w budzeniu tej świadomości odegrać bardzo ważną rolę i za to jej autorom jestem bardzo wdzięczny.